Czwartkowe przedpołudnie minęło w Koszalinie pod znakiem deszczu. Był to zatem idealny czas dla półkolonistów na ciekawe zajęcia pod dachem. W klubie Nasz Dom koszalińskiej spółdzielni mieszkaniowej Nasz Dom warsztaty teatralne prowadził Mirosław Gliniecki z Teatru Stop. Dzieci uczyły się m.in. pokazywania emocji bez używania słów. Zajęcia teatralne w klubie Nasz Dom angażowały dzieci w aktywności przełamujące nieśmiałość i uczące podstawowych ćwiczeń scenicznych. Mirosław Gliniecki od lat prowadzi takie zajęcia z grupami dziecięcymi. To są wakacje, a więc forma musi być tych zajęć bardzo luźna, zabawowa. Dzieci muszą się dobrze czuć w tej takiej pracy aktywnej, bo ja aktywizuję. Staram się aktywizować każdego uczestnika. Najważniejsze wydaje mi się, żeby wzbudzić emocje i te pozytywne emocje. I między innymi na pokazywaniu emocji polegało jedno z ćwiczeń. Uwaga! Akcja! Każdy z półkolonistów miał okazję stanąć przed kolegami i koleżankami. Tak jak dorośli, niektórzy mieli więcej, a inni mniej śmiałości. Ktoś ma w sobie tę zewnętrzność, a ktoś bardziej do środka żyje. Ja nikogo nie zmuszam. Staram się pokazać, grając innymi osobami, tym bardziej nieśmiałym, że warto spróbować. Pod koniec zajęć ci nieśmiali wchodzą na scenę. Chcą też próbować. Zawód aktora wydaje się być z pozoru łatwy. W czwartek dzieci mogły przekonać się, czy tak jest w rzeczywistości. Jest to moim zdaniem dość trudny zawód, bo trzeba dużo rzeczy się uczyć, chociażby jak na scenie wyglądać, jakie mieć uczucia tam, chociażby różne też słów się trzeba uczyć i różne takie rzeczy. No trochę to trudny zawód. Bo ja wiem tyle, że jak masz tekst, to też zależy jaki aktor, ale czasami są takie, że ma się tekst obok kamery, żeby też patrzeć na kamerę i na tekst. I myślę, że to jest nawet łatwe, ale czasami mogą być jakieś problemy, że coś się zepsuje, czy coś. Chciałabym być aktorką, ale myślę, że to jest trochę trudny zawód. A jak myślisz, dlaczego? Co najbardziej trudnego ci się wydaje? Wydaje mi się nauczenie tańcu i inne takie różne wierszyki. Podczas zajęć zagrano także krótką etiudę, w której dzieci mogły wcielić się w różne role, na przykład seniorów czy księcia.